Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Akrybia. A co to takiego ta akrybia, zapytasz? Tyle samo, co precyzja, ale za to jak brzmi. Dziś audycja typu standard, w której opowiem o niemieckich służbach specjalnych przed oraz podczas I wojny światowej. O tym, jak powstał niemiecki wywiad oraz kim był Wilhelm Stiebe, odpowiedziałem Ci już w odcinku OSS Okiem Służb Specjalnych pod tytułem Europejskie korzenie. Jeśli jeszcze tego nie słyszałeś, to serdecznie zapraszam Cię do odsłuchania tej audycji. Ten odcinek chciałbym poświęcić na krótkie omówienie niemieckich służb wywiadowczych przed I wojną światową oraz w trakcie Wielkiej Wojny, opierając się na drugim tomie opracowania zredagowanego przez pułkownika Armii Czerwonej Konstantyna Kiryłowicza z Wonarewa lub inaczej Karla Krisjanowicza z Weżny pod tytułem Wywiad agenturalny, wydanej w latach 1921-31, oczywiście w języku rosyjskim. Jeśli słuchasz regularnie tego podcastu, to znasz już całkiem nieźle cały rosyjski system carskiego wywiadu i kontrwywiadu. Znajomość niemieckiego i austro-węgierskiego, ale to już może w kolejnej audycji, pomoże Ci zorientować się w tym, co się będzie działo, gdy zacznę opowiadać o organizacji bojowych, a później o działalności wywiadowczo-informacyjnej polskich organizacji niepodległościowych i w dalszej kolejności o systemie służb specjalnych II Rzeczypospolitej. Nie wzięły się bowiem one z jakiejś wybitnej genialności ludzi nieznających się na szpiegostwie, którzy utworzyli cały system wywiadowczo-kontrwywiadowczy Polski. Nic z tego. Jak zobaczysz, służby polskie stanowiły wypadkową strukturę doświadczeń służb carskich, pruskich i cesarsko-królewskich, austro-węgierskich, a także rewolucyjnych, choć mam na myśli rodzime niepodległościowe partie lewicowe. To jednak sprawa całkiem niedalekiej, ale jednak przyszłości. O wszystkim opowiem jednak nie z historycznego, ale z punktu widzenia służb specjalnych. Z mojego punktu widzenia, szpiegula. Doskonale bowiem rozumiem specyfikę pracy służb tajnych, gdyż sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, nie tylko zresztą wywiadowczych, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa korporacyjnego, wewnętrznego i publicznego, detektywów wszelakich oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. Ponadto niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne, na przykład dla dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych. Chodzi mi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. Po prostu szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką. A już całkiem niedługo rusza mój specjalny, autorski portal szkoleniowy w tym zakresie, a właściwie to o zakresach. A to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. Zaczynamy! W audycji o Wilhelmie Stieberze nie powiedziałem Ci, że za czasów jego szefowania niemieckiemu wywiadowi dużej liczbie jego agentów udało się dostać pracę m.in. na francuskich kolejach. Kontrwywiad Republiki Francuskiej zareagował dość szybko i zaoferował wszystkim obcokrajowcom związanym z obsługą francuskich kolei przyjęcie obywatelstwa francuskiego, pod groźbą zresztą natychmiastowego zwolnienia ze służby. Niezła oferta, co? A w odpowiedzi na ten rozkaz rząd niemiecki wprowadził podwójne obywatelstwo, czyli zezwolił Niemcom na przyjmowanie również obywatelstwa francuskiego z jednoczesnym pozostawieniem ich w obywatelstwie niemieckim. A francuski kontrwywiad strzelił sobie tym w kolano. Po wycofaniu się Stiebera z pracy tajnej nastąpiły zmiany. Wywiad wojskowy wyjęto spod kontroli tajnej policji i przekazano do oddziału 3B Wielkiego Sztabu Generalnego. Oddział ten podzielony był na kilka biur, a każde z nich odpowiadało za wywiad w sąsiednich krajach. Również w ramach Korpusu Granicznego funkcjonowały lokalne wydziały wywiadowcze, które wykonywały zadania centralnego oddziału, organizowały i kierowały lokalnym wywiadem w wyznaczonej im strefie przygranicznej.
Ponadto istniały specjalne biura wywiadowcze w różnych miejscowościach przygranicznych, na przykład w Królewcu, Poznaniu, Metz, Strasburgu, Sedanie, Nancy, Belfort, Grenoble i tak dalej. Zaś w Belgii i Szwajcarii istniały lokalne biura agentów, które prowadziły wywiad w dużych państwach. Oprócz tych lokalnych agencji wywiadowczych, sam oddział 3B był bezpośrednio zaangażowany w wywiad. Cała rozległa sieć agentów była zarządzana przez bardzo ścisły system hierarchiczny. Jak to u Niemców? Ordnung muss sein, porządek musi być. Badane kraje podzielono na obszary inspekcji, a na czele każdej z nich postawiono inspektora. Rejony inspektorów zaś podzielono na sekcje brygadowe. Do kontroli inspektorów terenowych służyli specjalni podróżni, inspektorzy, kontrolerzy. Kierujący pracą wywiadu poza granicami II Rzeszy wybierani byli ze szczególną starannością przez szefów wywiadu niemieckiego spośród osób w pełni przygotowanych do tego, znających się na robocie wywiadowczej i osiągających wirtuozerię w tej pracy. Szefowie biur agenturalnych prowadzili bardzo aktywną pracę osobistą, objeżdżając powierzone im obszary pod różnymi pretekstami i stosując naprawdę różne triki. Na przykład werbowanie znane dziś jako pod obcą flagą, czyli na przykład udając funkcjonariuszy kontrwywiadu francuskiego. Cały system i cała sieć wywiadu niemieckiego zostały zbudowane w taki sposób, aby móc przemierzać każdy obszar, tak aby każda informacja o mniej lub bardziej ważnym wydarzeniu była pozyskiwana z kilku różnych, niezależnych, nieznanych sobie źródeł oraz aby likwidacja jakiejś komórki agenturalnej przez kontrwywiad przeciwnika nie powodowała niepowodzenia działań pozostałych. Niemiecki wywiad szczególną uwagę przywiązywał do kontroli i monitorowania zarówno poszczególnych agentów, jak i całych komórek wywiadowczych. Kontrola rozpoczynała się w momencie szczegółowego rozpoznania osoby, która zaoferowała swoje usługi i trwała przez cały okres współpracy. Praca agentów w terenie, ich zachowanie, znajomości, aktywność i tym podobne obserwowali specjalni agenci kontrolerzy. Tych zaś wybierano z najwyższą starannością spośród intelektualistów zasługujących na całkowite zaufanie. Uważano wówczas, że są oni niepodatni na szantaż ze strony agentów, czy też wejście z nimi w jakąś lewą współpracę. Zwykle spotkanie agenta z kontrolerem odbywało się na stacjach kolejowych podczas postoju pociągu. W tym celu agent został ostrzeżony warunkowym telegramem o dokładnym czasie przejazdu kontrolera. Co ciekawe, francuski kontrwywiad rozpoznał ten sposób kontaktu w Lyonie, Marsylii, Toulonie i innych miastach i ustalił, że wśród kontrolerów były również kobiety. Do szczególnie ważnych agentów wysyłano oficerów sztabu generalnego, którzy osobiście ich instruowali i szkolili. Niemiecki wywiad przywiązywał wielką wagę do ciągłej rekrutacji coraz większej liczby agentów. A agentów rekrutowano bez rozróżniania narodowości, obywatelstwa i płci. Same techniki typowania kandydatów oraz rekrutacji były bardzo zróżnicowane. Nie wszystkie z nich są nam dzisiaj znane, ale to, co jest znane z tego obszaru, wskazuje na wielką pomysłowość niemieckich oficerów wywiadu. Wykorzystywano nawet ogłoszenia w gazetach, na przykład w 1912 roku w niektórych gazetach petersburskich ukazało się następujące ogłoszenie. 15 tysięcy rubli rocznego dochodu mogą zarobić panowie oficerowie, emerytowani urzędnicy i generalnie wszyscy, którzy kręcą się w najwyższych kręgach społecznych jako przedstawiciele zagranicznej firmy z lokalnym magazynem. Oferty z krótką biografią i referencje w języku niemieckim. Podczas badania tej reklamy okazało się, że ma ona cel czysto szpiegowski i rekrutację agentów. Autor ogłoszenia zniknął, w porę ostrzeżony, że sprawą zajął się carski kontrwywiad. I nie było to jedyne takie ogłoszenie. Rekruterzy niemieckich agentów wywiadu byli zobowiązani do uważnego monitorowania stylu życia oficerów i urzędników różnych kwater głównych i dyrekcji innych krajów, szukając wśród nich tych, których sprawy były zagmatwane i których życie prywatne wydawało się wątpliwe. Ich obowiązkiem było zbieranie dokładnych informacji o życiu oficerów, ich kondycji, przyzwyczajeniach i ujawnianie tych, którzy potrzebowali funduszy, a ponadto byli moralnie niestabilni i zdegradowani.
Działając na słabościach tych oficerów z pomocą kobiet lub w inny sposób, rekruterzy umiejętnie tkali sieć wokół ofiary, która wpadła w ich ręce. Osoba, która była odpowiednia, otrzymywała początkowo łatwą i dobrze płatną pracę. Następnie przedstawiano żądania o charakterze początkowo nieco niezrozumiałym, potem podejrzane, a następnie wyraźnie szpiegowskie. Stopniowo, czasem nawet niezauważalnie dla siebie, taka osoba została wciągnięta w takie sytuacje, z których nie było już powrotu. Podczas rekrutacji niemiecki wywiad często korzystał z usług kobiet. W takich przypadkach czasami praktykowano następującą technikę. Poszukiwana ofiara znajdowała się w środowisku, które uważało grę w karty za swoje główne zajęcie, a w którym kobiety oceniały ludzi na podstawie grubości portfela. W takim środowisku rozpoczynał się bliski związek z uroczą kobietą, a nowi przyjaciele chętnie otwierali swoje portfele, mając nadzieję, że otrzymają zwrot kiedyś, kiedy będą pieniądze. A wymagania interesującej uwodzicielki rosły coraz bardziej i coraz trudniej było zdobyć pieniądze. Wreszcie nadchodził krytyczny moment. Kochanka groziła, że odejdzie, chyba że otrzyma do dyspozycji pewną sumę pieniędzy, którą nasza ofiara będzie mogła pożyczyć od jednego z owych przyjaciół. Ten ostatni był zwykle gotów zrobić taką drobnostkę, ale w zamian prosił go o zapewnienie mu pewnej błahostki. Zdobycie wszelkich informacji o charakterze wojskowym, które może nie były poważne, ale potrzebne mu jako dziennikarzowi i tak dalej. I w ten właśnie sposób rozpoczynał się werbunek agenta. Niemiecki wywiad nie przypuszczał również żadnej okazji werbowania agentury, nawet wśród zwykłych żołnierzy, spośród dezerterów, bowiem pod rządami carów wielu żołnierzy armii rosyjskiej dezerterowało z różnych powodów. Po przekroczeniu granicy wszyscy trafiali do niemieckiego kontrwywiadu. Tam szczegółowo ich przesłuchiwano, wyjaśniano ich powiązania i znajomości w armii rosyjskiej oraz proponowano im pisanie zwykłych, towarzyskich listów do znajomych. A chodziło o tych znajomych, którzy byli powiązani z armią carską. Kolejne zaś listy proponowały zainwestowanie kapitału w jakieś przedsięwzięcie, a później uzależniano ich przekazanie od przekazania informacji o charakterze czysto militarnym i to działało, pomimo iż ta technika szybko stała się znana carskiemu kontrwywiadowi. Zawerbowanym agentom nakazywano podjęcie takiego zajęcia, które będzie stanowiło przykrywkę pod ich codzienne życie. Jeśli zaś było to niemożliwe, to w tym pomagał niemiecki wywiad. W ten sposób do rozpoznawanych jednostek wojskowych przeciwnika wysyłano agentów pod postacią piekarza, rzeźnika, fotografa i tym podobne. Albo w pobliże kolei, by sumiennie liczył przejeżdżające pociągi, a pijąc piwo z drużnikami w przyjacielskiej rozmowie wyjaśniał różne interesujące go kwestie techniczne. Takie metody maskowania wyjaśnił swoimi słowami niemiecki minister spraw wewnętrznych Puttkamer. Jako warunek przyjęcia należy wymagać od każdego agenta, aby każdy z nich miał według własnego wyboru jakiś sklep, który na zewnątrz w pełni zaspokaja potrzeby handlowe lub inne potrzeby obszaru, na którym każdy z nich ma mieszkać. Każda taka firma, czy to jakieś biuro rachunkowe lub komisowe, do pośrednictwa czy sprzedaży ziemi, wreszcie tylko mały sklep, kawiarnia, restauracja, hotel czy biuro ubezpieczeniowo. Wszystko to musi być solidnie i wygodnie ustawione i umeblowane. Nigdy nie należy zapominać, że nasi agenci muszą zawsze wzbudzać zaufanie w miejscu ich działalności wszelkimi zewnętrznymi oznakami ich burżuazyjnego życia. Muszą przekupić opinię publiczną na swoją korzyść, świadcząc usługi dla wszelkiego rodzaju ośrodków, grup i społeczeństw. Działalność agenta jest zawsze obarczona ogromnym ryzykiem, a do pomyślnego wykonywania powierzonych mu zadań, oprócz posiadania wrodzonych zdolności, wymagane jest jednak pewne przygotowanie. Dlatego też każdemu nowo zwerbowanemu agentowi prowadzący niemieckiego wywiadu początkowo wyznaczali jedno lub dwa niezależne zadania, które zwykle nie stwarzały większych trudności w wykonaniu. Jeśli współpracownik miał predyspozycję do pracy agenturalnej, przekazywano mu informacje w granicach niezbędnych do jego przyszłej pracy, zgodnie ze specjalnością, do której został zwerbowany. Czas trwania szkolenia i zakres przekazywanych informacji zależały od przyszłej specjalizacji danej osoby. Wybór agentów na odpowiedzialne stanowiska był szczególnie trudny. Przede wszystkim od takiego kandydata wymagano znajomości co najmniej dwóch języków obcych. Taka była ogólna zasada, ale do uzyskiwania informacji czysto wojskowych
Wymagana była ponadto cała seria specjalistycznej wiedzy. Aby ją zdobyć, agent przechodził prawie pełny kurs w niemieckiej szkole oficerskiej. I zwykły oficer musiał posiadać wiedzę tylko w swojej specjalności. A od agenta wymagano wiedzy całościowej, encyklopedycznej. Wymagano również, aby każdy agent pracował samodzielnie, rekrutując asystentów, agentów mobilnych itd. Po ukończeniu praktycznego szkolenia i testów, agent był zwykle kontraktowany na kilka lat. Widać więc, że utrzymanie takich agentów było bardzo drogie. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to rzadko kiedy agentowi przekazywano całą należną kwotę. Deponowano ją w banku na koncie agenta. W przypadku zdrady lub odmowy pracy, zgodnie z umową był on pozbawiony wstrzymanej kwoty. Zaś w przypadku niepowodzenia lub choroby agenta, on i jego rodzina otrzymywali świadczenia z tak zgromadzonej kwoty. W instrukcjach niemieckiego wywiadu agenci otrzymali szczegółowe instrukcje, jak i co mają odebrać i dostarczyć. Co interesujące, to fakt, że obszary przygraniczne państw sąsiadujących z Niemcami pokryte były siecią niemieckich agentów. W miastach prowincjonalnych mieszkało zwykle 3-4 agentów lokalnych, a miasta o mniejszej liczbie mieszkańców oraz wsie powierzano jednemu agentowi. Opierając się na tej kadrze agentów, niemiecki wywiad mógł w odpowiednim momencie postawić znaczną liczbę swoich pracowników na pozycjach wojennych. Warto również nadmienić, że niemiecki sztab generalny w sposób zaplanowany organizował systematyczne misje oficerów pod każdym możliwym przykryciem w sąsiednich krajach dla celów wywiadowczych, a także attaché wojskowych, których działalność w prawie międzynarodowym została uregulowana w 1864 roku i mówiłem Ci o tym w ostatniej audycji. Jak widzisz, Niemcy postępowali identycznie jak Rosjanie w tym samym czasie. Różnili się jednak w podejściu do wykorzystywania swoich własnych obywateli. Niemcy bowiem, oprócz stworzonych sieci agenturalnych, korzystali z informacji przekazywanych przez rozproszonych po całym świecie poddanych niemieckich. Ba, wręcz zobowiązywali ich do tego typu aktywności. I niemieccy koloniści osiedlili się na terenie Imperium Rosyjskiego według ściśle określonego planu. Skutecznie utajniona polityka Niemców umieściła tych kolonistów w Królestwie Polskim, wzdłuż linii kolejowych, wzdłuż wybrzeża Wisły, na trasie przez Płock i Nowogeorgiewsk do Warszawy, otaczając Iwanogród oczami i uszami ze wszystkich stron. Niemieccy koloniści zajęli wszystkie najważniejsze punkty i szlaki militarno-strategiczne na Litwie, Wołyniu i Podolu. Nieprzerwany wręcz łańcuch. Południowo-zachodnie kolonie niemieckie tworzyły wzdłuż autostrady na odcinku Kijów, Brześć, Litowsk oraz wzdłuż linii kolejowych Polesia. Wokół Dubna istniało coś w rodzaju ciągłego obszaru niemieckiego, zamieszkałego przez 307 tysięcy Niemców. Wokół fortów w Kownie mieszkało do 15 tysięcy niemieckich kolonistów. Pomiędzy poszczególnymi fortami tej twierdzy, obozem i mostem kolejowym na Niemnie, znajdowało się aż kilkanaście fabryk należących do poddanych niemieckich. Działki wokół Kowna i jego forty zostały przejęte przez Niemców. A niemieccy osadnicy nie ulegali polonizacji ani rusyfikacji nawet w czwartym pokoleniu. Zachowywali swój język i swoje zwyczaje. Czy to mógł być jedynie przypadek? Gotowość niemieckich kolonistów do służby Niemcom i dyscyplina, którą przestrzegali, mogłyby się wydawać zadziwiające, gdyby nie nadzwyczajna działalność niektórych instytucji berlińskich. Berlin bowiem nigdy nie szczędził pieniędzy, aby wzbudzić uczucia patriotyczne. Z roku na rok koloniści otrzymywali dziesiątki broszur propagandowych w olbrzymiej liczbie egzemplarzy, a podczas krótkich podróży do Niemiec zapewniano im różnego rodzaju świadczenia. Wysyłano im także niemieckie gazety i przekazywano im świadczenia z funduszy Niemieckiego Związku Szkolnego. W przypadku nieurodzaju niemieccy nauczyciele otrzymywali z Berlina stypendia pieniężne i zbożowe. Wśród niemieckich kolonistów było wiele związków i stowarzyszeń dalekich od legalności, nie tylko o charakterze gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, ale także politycznym. Na przykład w Łodzi
istniało szereg antypolskich związków zawodowych, Sojusz Pomocy Niemcom, niemieckie stowarzyszenia gimnastyczne i strzeleckie. Zresztą o tym Towarzystwie Strzeleckim można by powiedzieć, że jest całym związkiem stowarzyszeń składającym się z oddziałów mundurowych, wyszkolonych i uzbrojonych strzelców. Czy wszyscy ci koloniści byli informatorami niemieckiego wywiadu? Z całą pewnością nie, ale Niemcom wystarczyło mieć agenturę na odpowiednio zajmowanych stanowiskach. Kierowników, leśników, nadzorców, nauczycieli, urzędników, niezależnych przemysłowców, handlarzy, a nawet rzemieślników i robotników w Rosji. Ponadto każdy niemiecki emerytowany oficer i podoficer nazywał się oficjalnie informatorem królewskim. Z niemieckiego punktu widzenia było to bardzo zaszczytne stanowisko. Absolutnie nie był on zobowiązany do zgłębiania tajemnic innego państwa, na którego terytorium mieszkał. Nie powinien nikogo przekupywać, ani też zdobywać żadnych materiałów czy informacji wywiadowczych. Był jedynie zobowiązany, jako lojalny poddany i były żołnierz, obserwować, co się wokół niego dzieje. Ponadto dostarczał informacji, których nie można było uzyskać na najbardziej szczegółowych mapach. Informatorów od czasu do czasu wzywano do Niemiec na powtarzalne ćwiczenia i w tym czasie przekazywali raporty ze swoich terenów. I nie tylko Rosja została poddana tak wzmożona kontroli niemieckich poddanych. Według samego Churchilla w Anglii nie było lepiej pod tym względem. Jednak tam wywiad niemiecki zwrócił szczególną uwagę na flotę brytyjskiego imperium. Nie inaczej było również we Francji. Na uwagę zasługuje również działalność za granicą niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych i tym podobne. W latach 90. XIX wieku w niemieckim sztabie generalnym utworzono specjalny oddział statystyczno-przemysłowy, który kierował siłami wytwórczymi Niemiec, szczególnie zaś rozwojem tych gałęzi przemysłu, które uznano za konieczne z punktu widzenia interesów wojskowych. Począwszy od 1880 roku, gdy w Reichstagu w całości przyjęto kredyty kolonizacyjne, rząd niemiecki zapewniał największe wsparcie finansowe niemieckim przedsiębiorstwom przemysłowym, które powstały w Rosji, Anglii, Francji i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Od 1903 roku do oddziału przemysłowego i statystycznego niemieckiego sztabu generalnego zaczęły docierać wszelkie raporty od zagranicznych przedsiębiorstw niemieckich. I od tego momentu rząd niemiecki zaczął żądać od Reichstagu kredytów na subsydiowanie niemieckich przemysłowców za granicą, motywując za każdym razem swoje żądania specjalnymi usługami oferowanymi ojczyźnie przez niemieckich przemysłowców za granicą. W tym czasie w prasie zagranicznej zaczęły pojawiać się oddzielnie artykuły i notatki ostrzegające o zbliżającym się niebezpieczeństwie ze strony niemieckich przedsiębiorstw. Przykładowo we Francji André Bas wskazywał na chęć Niemców do podejmowania kontraktów na terenach ufortyfikowanych w strefie obiektów wojskowych i kwaterowania wojsk niezależnie od opłacalności tych kontraktów, a bardzo często niemieccy przedsiębiorcy ponosili dla siebie duże straty. W Rosji nie przeprowadzono specjalnego badania, jednak dominujące rozmieszczenie niemieckich przedsiębiorstw w miastach wzdłuż zachodniej granicy Rosji, a także w takich ośrodkach wojskowych jak Petersburg, Moskwa, Kijów, Odessa, Archangelsk, Sewastopol, Władywostok i tak dalej, wskazują na taki sam porządek, jaki zaobserwowano we Francji. Świadomość rozwoju sił wytwórczych obcych krajów była realizowana przez niemieckich przemysłowców z dużą łatwością ze względu na zwykłą bliskość tych przemysłowców do spraw zamówień wojskowych i tych gałęzi przemysłu wydobywczego i wytwórczego, które były mniej lub bardziej związane z obronnością kraju. Nie było w Rosji ani jednej gałęzi przemysłu, w której niemiecki kapitał i rządzący w nim ludzie nie odgrywaliby wybitnej roli. Niemcy zwracali szczególną uwagę na przemysł elektryczny, metalurgiczny, chemiczny, wydobycie paliw stałych i ciekłych oraz przemysł drzewny. Od 1905 roku Deutsche Bank udostępnił różne kwoty. W 1911 roku było to ponad 11 milionów marek. W postaci nieoprocentowanych pożyczek dla największych niemieckich przemysłowców w Rosji na organizowanie wypraw przemysłowych i handlowych. Fundusze te zostały wykorzystane, sądząc po broszurach publikowanych przez giełdy berlińskie i hamburskie, studiach ekonomicznych północnego Uralu, regionu reponośnego Emba, Zakaukazia, Wybrzeża Pacyfiku, od Zatoki Posied po uście rzeki Amur,
prowincje Archangielsk, Wołdoga, Kamczatka, wschodnia Transbajkalia i tak dalej. W poważniejszych rosyjskich przedsiębiorstwach Niemcy pod przykrywką różnych pracowników mieli swoich agentów, którzy badali rozwój spraw i obserwowali wszystko. I ciekawostka. Za panowania Aleksandra III uchwalono specjalną ustawę zabraniającą Niemcom, poddanym niemieckim, kupowania ziemi i zajmowania stanowisk dyrektorów fabryk. Osoby nieznające języka polskiego i rosyjskiego miały zakaz zajmowania stanowisk brygadzistów fabrycznych. Ale Niemcy i tutaj znaleźli wyjście, takie samo jak we Francji. Podwójne obywatelstwo. W 1906 roku wszyscy kupcy niemieccy zostali wezwani do lokalnych konsulów niemieckich i otrzymali od rządu niemieckiego okulniki z instrukcjami przekazywania szeregu informacji o Rosji, Francji i Anglii. Jeden z tych okulników został znaleziony podczas przeszukania domu bankowego Allarda w Paryżu. Niemieccy konsulowie zaś każdego roku wykonywali tę samą pracę na swoim terenie i przesyłali tę informację do Wydziału Statystyki Wojskowej Sztabu Generalnego w Berlinie. I kolejna ciekawostka. Na początku XX wieku niemiecka flota nie miała okrętów podwodnych i wydawało się, że nie była nimi szczególnie zainteresowana. A jednak w 1903 roku rysunki francuskiego okrętu podwodnego Aigle znalazły się w posiadaniu Kruppa, który nabył je od byłego ucznia francuskiej szkoły inżynieryjnej. I pierwszy niemiecki okręt podwodny, U-Boot 001, był dokładną kopią francuskiej łodzi podwodnej. Znane są również przypadki, gdy niemiecki sztab generalny zakładał przedsiębiorstwa za granicą specjalnie dla celów szpiegowskich. We współpracy z takimi niemieckimi firmami transportowo-załadunkowymi jak Gerhard & Gay, Knip & Werner, Nobel, Kunst i Albert, Dietrich Heidmann, Forrester, Heipner i spółka, Transmann, Schmidt-Strette, Lühe i wielu, wielu innych, którzy działali w Archangelsku, w Władywostoku. Nawet podczas wojny Niemcy przejęli cały handel morski i wykorzystali ich niezwykle korzystną pozycję w interesie Niemiec. Było to szczególnie istotne w czasie wojny. Praca niemieckich agentów wywiadu nie ograniczała się do działań niemieckiej sieci wywiadowczej czasu pokoju. Konieczne było przygotowanie sieci agenturalnych na czas wojny, zapewnienie przepływu niezbędnych informacji w czasie jej trwania. To najważniejsze zadanie każdego wywiadu. Wywiad, który przestaje działać wraz z wybuchem działań wojennych, nie jest dobry i trzeba przyznać, że Niemcy doskonale opanowali tę zasadę. Wiedzieli również, że wywiad wojenny musi powstać w czasie pokoju, bo tylko wtedy można liczyć na jego skuteczność. Dlatego też organizacja i praca organizacyjna niemieckich agentów wywiadu w czasie pokoju przebiegała dokładnie w dwóch kierunkach. Tworzenie linii obsługi potrzeb informacyjnych w czasie pokoju oraz budowa sieci agenturalnych na wypadek wojny. A dla jasności wskażę, że dziś każda poważna organizacja wywiadowcza tworzy te oba kierunki i trzeci – sieć agentów wpływu dla potrzeb walki informacyjnej. Niemiecka wojenna sieć wywiadowcza została stworzona z dokładnie sprawdzonych ludzi, którym nie zlecano żadnych poważnych i ryzykownych zadań w czasie pokoju. Pozostawali oni w rezerwie, aby rozpocząć pracę od pierwszego ustalonego sygnału. Od czasu do czasu byli jednak instruowani i sprawdzani. Ta wojenna siatka obejmowała agentów wszystkich specjalności. Byli informatorzy od mobilizacji, koncentracji, do sprzętu wojskowego, od fabryk wojskowych do czynnego sabotażowego zwiadu wszelkiego rodzaju. Ponadto do inspiracji i dezinformacji, do szerzenia plotek i paniki, agenci łączności, strażnicy kryjówek, przewodnicy, rekruterzy i tak dalej. Każdemu przydzielono miejsce, a obowiązki były bardzo ściśle określone. Byli również agenci, których obowiązki w czasie pokoju polegały na nakreśleniu i przygotowaniu przedmiotu rekrutacji w taki sposób, aby na pierwszy ustalony sygnał mogli zaangażować się w tajną pracę. Każdy pracownik sieci wywiadowczej w czasie pokoju, od oficjalnych attaché wojskowych i konsulów po ostatniego tajnego oficera, miał dokładne instrukcje, gdzie powinien się poruszać we właściwym czasie, jak się tam osiedlić i co robić. Niemcy niczego nie pozostawili przypadkowi. A mimo to niemiecki wywiad otrzymał na początku wojny szereg ciosów na tej właśnie linii.
Na przykład w Rosji od samego początku wojny nastąpiły masowe aresztowania i wypędzenia niemieckich poddanych, a nawet osób o niemieckich nazwiskach, a także likwidacja, choć tylko częściowa, niemieckich przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. W Anglii w pierwszych tygodniach wojny aresztowano i osadzono w obozach skoncentrowanych 14 tysięcy niemieckich obywateli, a także austriackich, w tym około 10 tysięcy marynarzy, mechaników, urzędników i innych pracowników brytyjskich firm żeglugowych. Z kolei we Francji aresztowano do 15 tysięcy osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Z chwilą powstania kwatery głównej naczelnego wodza dołączył do niej prawie cały sztab generalny czasu pokoju, w tym oddział 3B sztabu generalnego. W Berlinie zastępca kierownika wydziału 3B pozostał jednak z niewielką kadrą. Sztab ten miał utrzymywać kontakt z innymi oddziałami, otrzymując od nich informacje uzyskane przez ich agentów za granicą i przekazując je do głównego oddziału 3B Komendy Głównej Naczelnego Wodza. Ponadto kierował on kontrwywiadem w samych Niemczech, a także częściowo przez Wojskowe Biuro Prasowe i Cenzurę Wojskową w celu wykorzystania agentów do obsługi obozów jeńców wojennych. Cała sieć agentów utworzona w czasie pokoju znalazła się pod bezpośrednim kierownictwem oddziału 3B Komendy Głównej. Jednocześnie pojawiły się nowe pomocnicze agencje wywiadowcze o znaczeniu lokalnym. Do dowództwa grup, frontów, armii i dowództwa wojsk sojuszniczych przydzielono oficerów specjalnych z sekcji 3B sztabu naczelnego wodza. Ich zadaniem było przeprowadzenie wywiadu agenturalnego na całej linii frontu w skali odpowiedniej jednostki wojskowej. W większości przypadków ci oficerowie wywiadu kierowali pracą wszystkich rodzajów służby wywiadowczych w każdej niższej kwaterze głównej. Wszystkie uzyskane dane o wrogu przekazywali szefowi sztabu frontu, armii i tym podobne, a także bezpośrednio do szefa oddziału 3B sztabu naczelnego wodza, zaś oddział armii obcych wroga zajmował się badaniem i przetwarzaniem informacji o wrogu uzyskanych w drodze zwiadu wszystkich typów. Ponadto informacje związane z flotą przekazywano do Wydziału Rozpoznania Dowództwa Marynarki Wojennej, techniczne do odpowiednich instytucji, o charakterze politycznym do Wydziału Politycznego Siedziby Naczelnego Wodza w celu ich przekazania Ministerstwu Spraw Zagranicznych, informacje o charakterze gospodarczym organowi przetwarzającemu je, znajdującemu się na tyłach Sztabu Generalnego w Berlinie, powiązanemu z zainteresowanymi instytucjami gospodarczymi. Warto podkreślić, że oddział 3B i oddział wojsk obcych podlegały na tych samych prawach kwatermistrzowi generalnemu dowództwa naczelnego wodza, a o zabezpieczeniu wywiadowczym i kontrwywiadowczym samej linii frontowej opowiedziałem Ci już w ostatniej audycji OSS Okiem Służb Specjalnych. Zwróć jedynie uwagę, że nawet w czasie wojny w warunkach frontowych nie istniało grupowe szkolenie agentów w niemieckim wywiadzie, poza przypadkami, gdy wykonanie tego samego zadania wymagało wspólnej pracy całej grupy agentów. I na dziś byłoby to na tyle. Jeśli porównamy organizację, system i metody pracy wywiadu niemieckiego z carskim, to trzeba przyznać, że oba są przykładem tego, jak organizować i prowadzić pracę wywiadowczą, mam na myśli wywiad niemiecki, oraz jak tego nie robić. I tu chodzi mi o carską Rosję, bowiem praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje. Jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. I jak zawsze mam ogromną prośbę do Ciebie. Poleć ten podcast OSS Okiem Służb Specjalnych choć jednej osobie spośród Twoich znajomych. Chociaż jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób w końcu dotrze do wszystkich zainteresowanych. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia. Szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!